Spotkałem się raz jeden. Było to w Rzymie w roku jubileuszowym, kiedy byłem na jubileuszu dziennikarzy. Byłem wtedy wraz z redakcją tygodnika katolickiego Niedziela. Wtedy byłem redaktorem diecezjalnym tegoż tygodnika. I byliśmy, no, jak wszyscy, na takiej quasi audiencji prywatnej, gdzie stawało się do wspólnego zdjęcia z Janem Pawłem II. I wówczas po tym wspólnym zdjęciu podszedł do mnie bodajże ksiądz Mokrzycki, czyli sekretarz także ówczesny papieża, i powiedział mi coś takiego: chodź księże, czy coś w takich prostych słowach, i mnie jakby wręcz za mankiet pociągnął do papieża. I mam z tego spotkania zdjęcia oczywiście. Trudno to nazwać, było nawet rozmową, która się między nami odbyła, prawda? Bo papież, wiemy, już w tym czasie był dosyć słaby. To był krótki moment, więc zdążyłem tylko powiedzieć, z jakiej jestem diecezji i że w tym samym dniu odbywają się uroczystości w naszej diecezji rocznicy wizyty Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Papież odpowiedział tylko: pamiętam. I to było wszystko. Przyznam się do tego, że nigdy nie eksponuję tych zdjęć. Nie eksponuję zdjęć papieża ze mną, czy moich z papieżem, jak to często bywa, jak się przychodzi do różnych mieszkań kapłańskich i niekapłańskich i te zdjęcia nas witają. Muszę powiedzieć, że dla mnie było to momentem niezwykle intymnym. Poza tym to było w dzień dla mnie także niezwykły, bo to była akurat 10. rocznica moich święceń. To było 2 czerwca. Był to dla mnie dzień szczególny. Rano mogłem sprawować mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra i potem było to krótkie spotkanie. Uważam, że to jest chwila intymna, niezwykle intymna, i nie pokazuję jej. Z tego spotkania z papieżem najbardziej utkwiły mi 2 momenty. To znaczy, pierwsze spotkanie z papieżem, które nie było jeszcze na hipodromie, tylko na polach marsowych przy wieży Eiffla. Bardzo entuzjastyczne spotkanie. I później czuwanie wieczorne, wigilia na hipodromie Longchamp, podczas której papież celebrował sakrament chrztu dorosłych. I dla mnie ten sakrament chrztu dorosłych, celebrowany przez papieża w tę Wigilię, to byli oczywiście młodzi ludzie z różnych krajów, był dla mnie znakiem niezwykle profetycznym, znakiem niezwykle nadziejnym, by nie powiedzieć nadziejorodnym, że papież sprawuje sakrament chrztu ludzi młodych. Pamiętam, że jednym z kandydatów był odbywający aktualnie służbę wojskową Francuz, który miał na imię Arno chyba, bodajże, młody chłopak, co we Francji, państwie bardzo laickim, było dla mnie tym bardziej znakiem takim paradoksalnie profetycznym, że tutaj on był w swoim mundurze nawet wojskowym wówczas, kiedy przyjmował sakrament chrztu świętego od papieża. Poza tym pamiętam też tę liturgię niezwykle interesującą, liturgię wieczorną i później liturgię mszy świętej głównej podczas spotkania z papieżem, niezwykle urozmaiconą, różnorodną w sensie liturgicznym, w sensie muzycznym. Tam były rytmy afrykańskie, tam były rytmy... Chyba to było pierwsze, takie moje pierwsze spotkanie z taką liturgią polifoniczną, inkulturowaną, jak to byśmy powiedzieli mądrzej. I co jeszcze pamiętam z tamtego doświadczenia? Oczywiście ten entuzjazm młodych ludzi, który potem się już powtarzał podczas wszystkich spotkań, ale też szczególny entuzjazm, kiedy papież zapowiedział ogłoszenie świętej Teresy z Lisieux doktorem Kościoła, bo on wtedy właśnie w Paryżu zapowiedział to, że ją ogłosi doktorem Kościoła, co zostało przyjęte przez młodych ludzi, którzy tam byli. Myślę, że gro to byli też Francuzi, dla których tak zwana mała Tereska, aczkolwiek wielka święta, była na pewno świętą niezwykle charakterystyczną, i ogłoszenie jej doktorem Kościoła było także pewną
pewnym dowartościowaniem młodości. Bo przecież mówił o młodej dziewczynie, która wstąpiła do klasztoru i jako młoda umarła. A jednak stała się doktorem kościoła i posiadła wielką mądrość w tym kościele. I myślę, że to był piękny gest, że papież o tym powiedział właśnie na spotkaniu młodych, pokazując młodym i to młodą niezwykłą, taką, którą można nazwać doktorem kościoła, więc kimś, kto w kościele może także no, nauczać. To przecież doktor to ten, który naucza. Ja myślę, że trzeba tu mówić o bardzo dużej różnorodności. To znaczy, na pewno mamy tutaj do czynienia z fascynacją, nazwijmy ją natury religijnej, to znaczy ze świadomością, że Ojciec Święty jest Ojcem Świętym w tej teologicznej perspektywie, że jest następcą świętego Piotra, że jest zastępcą Pana Jezusa na ziemi i tak dalej. Ale myślę, że nie wszyscy mieli tak głęboko teologiczną fascynację, to znaczy z taką teologiczną świadomością. Myślę, że dla wielu był to przede wszystkim człowiek niezwykle bezkompromisowy, autentyczny, jak rzadko który, albo jak nikt inny. I myślę, że o takiej bardzo humanistycznej, ludzkiej fascynacji można mówić. Być może ona nawet dominowała wśród ludzi młodych, bo na tym etapie nie wiem, czy ludzie młodzi mają aż tak głęboką świadomość teologiczną, że interpretują go właśnie w tej perspektywie następca świętego Piotra, widzialny znak Jezusa na ziemi i tak dalej. Myślę, że dla nich to był przede wszystkim człowiek niezwykle autentyczny, bezkompromisowy, człowiek, w którym nie dostrzegali nigdy fałszu. Czego niestety nie można powiedzieć chociażby o politykach, gdzie te motywy ich postępowania są często bardzo koniunkturalne. Papieże nie dało się oskarżyć, czy podejrzewać, powiem tak, lżej, o koniunkturalizm w myśleniu i w działaniu. Był absolutnie konsekwentny wobec samego siebie, konsekwentny wobec swojego myślenia, wobec swoich poglądów, był konsekwentny wobec świata, konsekwentny w rozwoju także, powiedzmy, rozbudowaniu, rozwoju kontaktów pomiędzy Kościołem a światem, przybliżania Kościoła światu i świata Kościołowi. I myślę, że to o taką fascynację idzie, że z taką fascynacją mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o ludzi młodych. Jeżeli będziemy patrzeć na fenomen Jana Pawła II jako pewną antytezę roku 68, znaczy próbę przywrócenia naturalnego porządku, który w roku 68 przez rewolucję kontrkulturową został zachwiany, bo to była rewolucja przeciwko ojcom. Zresztą jak każda rewolucja jest trochę rewolucją przeciwko ojcom. I myślę, że postać Jana Pawła II mogła być antytezą tamtego ruchu, antyrodzicielskiego, antyojcowskiego. Czy tu rzeczywiście jest aż takie, nie wiem, powszechne i potężne pragnienie ojcostwa, to znaczy, że nie mamy tych ojców w domu i poszukujemy w sposób zastępczy? Ja nie wiem, no być może tak ten fenomen można opisać, ale ja nie wiem, czy rzeczywiście młodzi ludzie widzieli w nim ojca. Ja myślę, że papież się ojcem stawał także. Bo papież z roku 78 to trochę nie ten papież, co rok 2000, prawda, czy 2002. Papież się stawał ojcem także z wiekiem. To jest bardzo naturalne, prawda? To trochę tak, może odskoczę od tematu, kiedy się mówi o tym, kim ma być młody kapłan dla młodych ludzi w duszpasterstwie młodzieży. Dlaczego duszpasterstwem młodzieży zajmują się tylko i wyłącznie młodzi kapłani? Obecnie jest taki trend. Myślę, że nie tyle powiem, że niebezpieczny, ale trend, który jest jednostronny w duszpasterstwie młodzieży. Ta jednostronność polega na tym, że młody kapłan w duszpasterstwie młodzieży siłą rzeczy będzie spełniał raczej role partnerskie, ponieważ ta różnica wieku jest niewielka. A okazuje się, że wciąż mają wielkie sukcesy, powiem tak, duszpasterze młodzieżowi, duszpasterze akademiccy, gdzie mamy do czynienia z istotną różnicą wieku, gdzie można nawiązywać relacje, takie zastępcze relacje syn-ojciec, relacje
właśnie ojcowskie. Nie, bo oni nie poszukują partnera, kumpla. Owszem, też i czasami ten ksiądz się staje na takiej płaszczyźnie ich wspomożycielem duchowym, ale oni rzeczywiście potrzebują ojca duchowego czy ojca duchownego. I takim, myślę, mega ojcem duchownym stawał się Jan Paweł II, ale to chyba też się dokonywało z czasem, ponieważ w sposób naturalny wiek, starość, cierpienie dodawały papieżowi autorytetu, myślę. I papież stawał się ojcem. I tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby w duszpasterstwie młodzieży można było trochę ten przykład podpatrzeć. Gdyby starsi księża nie bali się kontaktu z młodymi ludźmi, nie bali się duszpasterstwa młodzieżowego. Bo myślę, że my nawet sobie nie uświadamiamy, jak ta młodzież potrzebuje jednak przewodnika duchowego nie tylko jako współpartnera, ale jako ojca, to znaczy tego, który już doświadczył, który ma autorytet nie tylko urzędowy, ale nabrał tego autorytetu osobistego. On ma za sobą jakąś przygodę duchową, jakąś podróż duchową, jakąś pielgrzymkę osobistą, duchową i teraz z tej perspektywy może nas prowadzić. I to się dokonywało chyba w tej relacji młodzież Jan Paweł II. Wydaje mi się, że młodzi są w ogóle jakby z natury rzeczy nadzieją. Z definicji młodość jest nadzieją. I młodość z definicji jest nadzieją także przez to, że w sposób naturalny jest antytezą tego, co jest. Młodość jest zawsze antytezą stanu zastanego. Nie zabrzmiało to najlepiej, ale jest tak, że naturą bycia młodym jest stawanie trochę wbrew temu, co się zastało. Potrzeba zmiany, prawda? To ktoś powiedział, że jeżeli w wieku 19 lat czy 20 młody człowiek nie jest rewolucjonistą, w znaczeniu rewolucjonistą, znaczy tego, kto będzie stawał przeciwko rzeczywistości zastanej, to w wieku iluś tam będzie, no niestety, tu nie będę używał tego słowa, ale no nie będzie to człowiek dojrzały. Jakby naturą młodości jest stawanie w opozycji do rzeczywistości zastanej. Jeżeli papież mówił o wiośnie Kościoła, o nowej wiośnie Kościoła, o tym, że jest dopiero świt chrześcijaństwa, mieć odwagę mówić takie rzeczy, to myślę, że mówił o młodych, że będą strażnikami poranka chrześcijaństwa, to chyba, tak mi się wydaje, tak to próbuję interpretować, trochę w antytezie, że stary świat, który z natury rzeczy troszeczkę umiera w swoich grzechach, a z drugiej strony młodzi, którzy są antytezą tego starego świata, jako jedyna siła, która może ten świat, oczywiście przywilejem młodości jest być rewolucjonistą, przywilejem ludzi dojrzałych jest mieć mądrość. Z czasem ci młodzi ludzie, jeżeli nie dokona się jakaś koniunkturalizacja, jeśli nie poddają się jakiemuś oportunizmowi, to wydaje mi się, że z czasem dokona się pewna łączność, synteza pomiędzy ich rewolucjonizmem młodości i mądrością wieku dojrzałego. Jeżeli papież mówił o nadziei Kościoła, to myślę, że tak mi się wydaje w takiej perspektywie. Ja jestem zwolennikiem teorii, która mówi, że pokolenie JP2 jest raczej pewnym postulatem duszpasterskim, jest pewnym konstruktem, jest pewną wizją, powinno to być pewną wizją pastoralną, bo pojęcie JP2 jest pojęciem niestety wytrychem, tak jak w pewnym momencie pojęciem wytrychem było pojęcie nowej ewangelizacji. Cokolwiek robiono, nazywano to nową ewangelizacją. Teraz też, cokolwiek robi się z młodzieżą i ma to jakiś kontekst religijno-kościelny, to zaraz etykietujemy to pojęciem pokolenie JP2. Młodzież przychodzi na oazę, to jest pokolenie JP2. Zmienia się, nie wiem, przygotowanie do bierzmowania, to zaraz mówimy, że rodzi się pokolenie JP2. Młodzież, która zbiera pieniądze w ramach
dzieła nowego tysiąclecia, to jest pokolenie JP2. W ten sposób naprawdę można nazwać wszystkie mniej lub bardziej pozytywne inicjatywy wewnątrz Kościoła. Myślę, że nie da się tego tak zidentyfikować. Oczywiście są młodzi ludzie, którzy sami o sobie mówią, że są pokoleniem JP2, ale co to znaczy w ich mniemaniu być pokoleniem JP2? Wydaje mi się, że to są ludzie, którzy mają odwagę mówić o tym, że wiara jest dla nich istotnym elementem życia i tak jak już powiedziałem, nabrali odwagi do takiego mówienia dzięki Janowi Pawłowi II. I być może to jest właśnie owo pokolenie JP2. To znaczy ci młodzi ludzie, którzy są coraz bardziej odważni, którzy są coraz bardziej obecni w życiu publicznym, którzy coraz odważniej mówią o tym, że są ludźmi wierzącymi, że Bóg jest dla nich istotną albo najistotniejszą wartością i tym, kto ich do tego ośmielił, jest Jan Paweł II. Być może to jest właśnie pokolenie JP2. Ja myślę, że ta świadoma decyzja papieża bycia papieżem do końca i niewstydzenia się swojej fizyczności, swojej cielesności, którą on zapewne także widział w perspektywie wiary, jako dopełnianie cierpień ciała Chrystusowego, bo zapewne papież widział siebie i swoje ciało, i swoją fizyczność w perspektywie inkarnacji, w perspektywie krzyża. Trudno, żeby tak nie było. Ale na pewno bycie takim papieżem, chorym, schorowanym, starym, niedołężnym, że użyjemy takich prozaicznych, banalnych określeń, było zapewne aktem odwagi. Aktem odwagi wobec świata jako takiego, ale także wobec świata wartości ludzi młodych. Gdzie właściwie liczy się, by być pięknym i bogatym, czy piękną i bogatą, by pięknie wyglądać. No, kult młodości jest kultem ciała, piękna. A teraz ci młodzi ludzie zobaczyli człowieka starego i schorowanego. Ja myślę, że po pierwsze papież znalazł właściwą miarę w tym byciu chorym. To znaczy z jednej strony nie celebrował siebie jako człowieka chorego. Papież nie czynił się męczennikiem. Nie celebrował siebie. Nie demonstrował siebie jako człowiek chory. Ale z drugiej strony tego też w żaden nadzwyczajny sposób nie ukrywał, nie maskował, nie wstydził się. Ba, myślę, że miał do tego dystans i często nawet wtedy, kiedy jeszcze mógł mówić więcej i częściej, mówił o tym, że jest człowiekiem starym, schorowanym, że taki jest. Myślę, że pewna przywrócił starości naturalność. Przywrócił także chorobie naturalność. Przywrócił naturalność temu stanowi, który we współczesnej cywilizacji jest uznawany za stan marginalny, by nie powiedzieć patologiczny, taki, który się ukrywa. On ten stan uczynił na powrót normalny i, że tak powiem, wyniósł go na rynek. Na rynku publicznym pokazał, stanął z tą całą swoją słabością, jakby chciał powiedzieć, no taki jestem, taki jest człowiek. Taki jest człowiek i to w niczym człowieka nie umniejsza. Dalej jest człowiekiem. Nie chodziło o jakiś patriotyzm szańców, okopów. Myślę, że te doświadczenia historyczne były mu, nie chcę tak powiedzieć potrzebne, ale były dla niego punktem wyjścia do mówienia o patriotyzmie jako przede wszystkim byciu uczciwym człowiekiem, bo chyba o tym mówił na przykład na Westerplatte, prawda? O sumieniu. Że patriotyzm rozpoczyna się od uczciwości, od bycia człowiekiem, że uczciwy Polak to jest najpierw uczciwy człowiek. Myślę, że nie odwoływał się do takich paradygmatów patriotyzmu tylko i wyłącznie historycznego, romantycznego, szabelkowego, tylko być może nie był to patriotyzm taki bardzo znowuż pozytywistyczny, ale patriotyzm zasadzony na humanizmie głębokim. Bo patriotyzm, który nie będzie
zasadzony na głębokim humanizmie może się przekształcić w szowinizm, w nacjonalizm, w choroby patriotyzmu, w zniekształcenia patriotyzmu. Wtedy, kiedy patriotyzm nie będzie miał dobrego, naturalnego gruntu, no właśnie w uczciwym charakterze, w byciu człowiekiem. Zresztą jak wszystko inne, co budowane jest na niedojrzałości, będzie chore. Jeżeli będziemy budować wiarę na niedojrzałości ludzkiej, ona też będzie chora, ona też może być patologiczna. Jeżeli będziemy budować patriotyzm na niedojrzałości ludzkiej, patriotyzm stanie się właśnie szowinizmem, stanie się nacjonalizmem, stanie się czymś strasznym, czymś niebezpiecznym. Ja nie wiem, czy papież wprost przed czymś takim przestrzegał. Nie umiem tego tak zinterpretować, ale myślę, że o taki patriotyzm mu szło właśnie, taki zbudowany na dojrzałości człowieka. Byłem u siebie w mieszkaniu. No, w pokoju, jak chyba wielu Polaków, śledziłem te ostatnie doczesne chwile ziemskie, chwile Jana Pawła II w telewizji. Obserwowałem to sam, choć wiem, że ludzie w tej sytuacji potrzebowali także innych, to znaczy szli do swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, by przeżywać tę chwilę zbiorowo. Ja byłem sam w domu i pamiętam, że nastąpiła wtedy tam na placu Świętego Piotra wielka cisza, prawda, która nastąpiła także i we mnie. To nie była taka cisza, że no nie wiem, że człowiek nie wie, co powiedzieć. Raczej cisza taka, że w tym momencie nie ma słów adekwatnych. Że stoimy wobec misterium, wobec którego słów adekwatnych po prostu nie ma. Myślę, że ta formuła, która wtedy tak się bardzo upowszechniła, odszedł do domu Ojca, była taką formułą, której mogli odnaleźć się wszyscy, wielu. I ona zamknęła jakoś zwolniła nas z tej trudności opisania tej rzeczywistości. Ale gdybym miał odpowiedzieć, jaka modlitwa się we mnie wówczas zrodziła, to nie była modlitwa za zmarłego, taka, jaką my klasycznie ją rozumiemy. Była to modlitwa jakiejś wdzięczności. Modlitwa uwielbienia Boga i modlitwa spokoju. Byłem spokojny w tej chwili. Miałem w sobie ciszę, taką dobrą, spokojną ciszę. Nie umiem opisać tego stanu. To było ostatnie słowo Janowo-Pawłowej Ewangelii, tak bym powiedział. Jego ostatnim słowem nie było owo milczenie przedśmiertne, które się rozpoczęło od sławetnej niedzieli wielkanocnej, prawda? Jego ostatnim słowem była jego śmierć i jego obecność jego ciała. Bo nie mówimy o tej obecności nadprzyrodzonej, ale obecność jego ciała. Czyli to, co kultura współczesna spycha, tak jak spycha chorobę i starość, prawda? Kiedy papież powiedział, poprzez to, że to jest istotnym elementem ludzkiego życia. To jest częścią życia. Śmierć jest częścią życia. Umieranie jest częścią życia. Nie jest stanem, którego należy się wstydzić. Nie jest stanem, który należy chować. Ja nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że papież umierał na oczach kamer. Nie, bo on umierał intymnie w zaciszu swojego domu. To nie jest tak, że mieliśmy kamerę, która pokazuje nam twarz umierającego papieża. Nie było takiego wojeryzmu. On umierał jakby mając za świadków tłumy, to tak, ale on umierał intymnie, ale nie umierał wstydliwie, to znaczy umierał tak, że nam mówił, że to też jest
fragment ludzkiego życia, istotny, być może najistotniejszy fragment ludzkiego życia. A tym fragmentem ludzkiego życia jest także pożegnanie się z człowiekiem umarłym poprzez pożegnanie się z jego ciałem.